Szanowni Państwo, tym samym wyczerpaliśmy punkt 4 porządku obrad i przechodzimy, proszę Państwa, do punktu kolejnego, czyli 5 porządku obrad. Jest to, proszę Państwa, punkt dotyczący wolnych wniosków na piśmie. Na dzisiaj brak. Zamykam punkt 5, otwieram punkt 6, informacje z pracy zarządu. Szanowni Państwo, na wstępie chciałbym bardzo serdecznie Państwa radnych w imieniu Zarządu Dzielnicy 18 zaprosić na opłatek Rady Dzielnicy 18 Nowa Kuta, który odbędzie się w piątek 20 grudnia 2013 roku o godzinie 19 w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej na Zgody 18 w Krakowie. Bardzo serdecznie Państwa radnych zapraszamy na opłatek Dzielnicy 18, w którym będą brali udział przedstawiciele jednostek, które współpracują z Radą Dzielnicy 18. Wejście jest od 18 zgody, proszę Państwa, tam od głównego wejścia od strony Urzędu Miasta Krakowa. Od strony Urzędu Miasta Krakowa. Proszę Państwa, informacje z pracy zarządu. No, dzisiaj będę się dzielił informacjami w postaci życzeń, które spływają do Rady Dzielnicy 18. W pierwszej kolejności, proszę Państwa, Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. Następnie, proszę Państwa, w zakresie Hutniczej Fundacji Zdrowia mamy serdeczne życzenia, które składają przewodniczący Rady Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej pan Zbigniew Gąska oraz prezes zarządu Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej pan Krzysztof Stypuła. Proszę Państwa, następne życzenia o Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Krąg. Również ze strony zarządu uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym tego stowarzyszenia. Kolejne życzenia, proszę Państwa, od młodzieży i kadry środowiskowego chówca pracy w Krakowie i było również spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyliśmy. Następnie, proszę Państwa, od Gimnazjum 36 i 30 Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie im. Brata Alberta. Następnie, proszę Państwa, od zespołu i wolontariuszy oraz zarządu fundacji Matio. Następnie, proszę Państwa, od społeczności oraz zespołu szkół ekonomicznych nr 2 imienia Ignacego Daszyńskiego. W imieniu szkoły podpisał dyrektor pan Dariusz Błąd. Od grona i dyrekcji szkoły podstawowej nr 80. Od, proszę Państwa, dyrekcji pracowników i młodzieży MDK Korczaka. Od mieszkańców Ruszczy i pracowników PAL w Ruszczy. Od, proszę Państwa, Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie podpisał prezes zarządu Henryk Kultys. Od żłobka samorządowego nr 5 w Krakowie dyrektor wraz z pracownikami pani dyrektor Maria Porębska. Od hospicjum świętego Łazarza zarząd hospicjum imienia świętego Łazarza wraz ze sprawozdaniem, jeżeli ktoś z Państwa chciałby się zapoznać, jest sprawozdanie działalności hospicjum przez całego roku. Od Rady Dzielnicy 17 oraz od Rady Dzielnicy, proszę Państwa, 14. Od, proszę Państwa, Biura Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej Fundacji Cepelia życzenia składa pan dyrektor Józef Spiszak. To jest od Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. I następnie, proszę Państwa, od Dyrekcji Dzieci, Nauczycieli i Personelu Samorządowego Przedszkola nr 93.
dyrekcji szpitala Żeromskiego i pracowników. Od Szkoły Podstawowej nr 88 składają życzenia dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie. Od wspólnoty mieszkaniowej na osiedlu Centrum C, blok nr 2. Proszę Państwa, uczniów dyrekcji grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 37. Mieszkańcy też składają nam życzenia, bo, proszę Państwa, nie ma się z czego śmiać. To może piramidy proszę Państwa, dyrekcji seniorów, proszę Państwa, od dyrekcji seniorów i pracowników Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów z osiedla szkolnego 20. Od dyrekcji dzieci, pracowników, proszę Państwa, Szkoły Podstawowej, Przedszkola Samorządowego nr 100 w Krakowie. Zapraszam, jeśli mogę dodać. Proszę Państwa, od Samorządowego Przedszkola nr 102, dyrekcja dzieci i pracownicy przedszkola. Od, proszę Państwa, Społeczności Szkoły Podstawowej nr 105, Gimnazjum nr 49, dyrekcja, uczniowie, grono pedagogiczne, podpisana dyrektor Bąkowicz Ewa. Od Klubu Seniora Nowa Huta i Klubu Abstynentów Trzeźwość też serdeczne życzenia, Klub Wersalik, Osiedle Ogrodowe nr 15. Proszę Państwa, następnie jest zaproszenie na kolędę w Nowej Hucie od Pana Prezydenta Jacka Małeckiego, która to kolęda będzie się odbywała od 18 do 22 grudnia w Alei Róż od godziny 15 do 19, a 20 grudnia w piątek o godzinie 17 zostaną wykonane kolędy w wykonaniu Krystyny Giżowskiej. Uczestniczyliśmy, proszę Państwa, w otwarciu sali Artzona, czyli dawnej sali tańca 10 grudnia o godzinie 18 w spotkaniach Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej oraz 19 ogólnopolskim turnieju mikołajkowym, który, proszę Państwa, dotyczył turnieju mini siatkówki dziewcząt i chłopców, a odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 na osiedlu Teatralnym 30. W tym tygodniu, proszę Państwa, zarząd będzie jeszcze uczestniczył, jak i również radni, którzy otrzymali zaproszenia w wielu spotkaniach okładkowych z funkcjonującymi u nas organizacjami. Ja tych zaproszeń, tych życzeń wszystkich nie wyczytałem, proszę Państwa, ale jeszcze są życzenia od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, od, proszę Państwa, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, od Nowoczeskiego Centrum Kultury, od Norwida, od Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta, więc życzeń jest, proszę Państwa, bardzo dużo. Z mojej strony to tyle, dziękuję. Pan Przewodniczący. Tych życzeń jeszcze jest wiele, ale nie będziemy wszystkich. Nie będziemy czytać. Wiesia. Jestem własny. Krysia. Dziękuję. Mariusz. Ja słowo tylko chciałem, to ostatnia sesja, czyli chciałem podziękować za kolejny rok współpracy komisji, którą tutaj z ramienia zarządu uczestniczę, czyli panu przewodniczącemu Andrzejowi Kowalikowi i wszystkim członkom. Dziękuję za kolejną współpracę. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, zamykam punkt 6 informacji z pracy zarządu. Punkt 7 oświadczenia i